Joanna Chrzanowska, witam Państwa w gościnnych progach Kutnowskiego Domu Kultury. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Michał Adamski, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Naczelniku, to już druga edycja Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Gdyby porównać pierwszą edycję z drugą, co się zmieniło? O, zmieniło się bardzo wiele, bardzo, bardzo wiele. Przede wszystkim sytuacja tegoroczna to również zmiana organizacyjna. To już nie jest tak, że samorząd miejski sam przeprowadza konsultacje w ramach budżetu obywatelskiego, ale korzystamy z pomocy organizacji pozarządowych, czyli no mówiąc wprost, podpatrujemy najlepsze rozwiązania w tym zakresie w kraju, przede wszystkim te łódzkie, gdzie Urząd Miasta de facto no, dużo mniej działa w zakresie budżetu obywatelskiego, a więcej robią organizacje pozarządowe. I ten model jest oceniany najwyżej i dlatego w tym roku również w tym partnerstwie ze Społeczną Fundacją Miasta Kutna oraz z Centrum Inicjatyw Opus przygotowaliśmy projekt. Projekt uzyskał wsparcie w ramach funduszy norweskich i to pozwoliło nam po pierwsze na bardzo szerokie konsultacje społeczne, a po drugie na wypracowanie razem z mieszkańcami miasta dużych zmian organizacyjnych w modelu przeprowadzania konsultacji. Przypomnę, że zmieniły się zasady budżetu obywatelskiego zupełnie, w 100%. Są nowe reguły gry. No i mam wrażenie, że no, ta metoda, która obowiązuje w tym roku, jest zdecydowanie bardziej obywatelska. A w jaki sposób mieszkańcy mogli się dowiedzieć o tych nowych regułach gry? O, to przede wszystkim sami je wypracowali. Społeczna Fundacja Miasta Kutna przeprowadziła szereg konsultacji społecznych. To było łącznie prawie 30 spotkań o różnej skali, również tutaj w Kutnowskim Domu Kultury. Czasami bardzo kameralne spotkania z dwoma, trzema uczestnikami, czasami trochę większe z 20 obywatelami. No ale jeżeli przemnożymy to przez tę liczbę, to naprawdę uzyskujemy bardzo, bardzo silny rezonans społeczny, warsztaty, wspólna ewaluacja starej metody pracy nad budżetem obywatelskim. No, powstało zarządzenie prezydenta miasta, to też jest ważne, nie uchwała rady, tylko zarządzenie prezydenta miasta, które można szybciej zmienić, jest bardziej elastyczne, pojawi się jakiś problem, będziemy mogli praktycznie z dnia na dzień dokonać zmiany. No to bardzo wiele i to nam bardzo pomaga. Więc zmieniły się przede wszystkim te zasady, tak? A po drugie, co jest skutkiem zmiany tych zasad, no, zmieniły się zasady przystępowania obywateli do projektu, tak? Ja mam wrażenie, nawet po objętościowe, jak spojrzeliśmy na złożone wnioski, one są większe. Obywatele mogą napisać więcej, ponieważ były warsztaty pisania, pani redaktor również tu do nas zaglądała, warsztaty pisania projektów. No to skutkowało tym, że te projekty, no mówiąc wprost, są lepiej przygotowane. Tak? No obywatel nie musi się na tym znać, czasami my też odkrywamy nowe niuanse życia społecznego i naprawdę jest lepiej pod tym względem i być może dlatego w tym roku mieszkańcy będą głosowali nad 49 projektami. W sumie ile ich wpłynęło? 52. Czyli głosujemy nad 49, a rok temu mieszkańcy wybierali z 24. Czyli w tym roku wybór będzie dwukrotnie większy. Za rok możemy się może spodziewać setki? Bardzo sobie tego życzę, chociaż trzeba pamiętać, że im więcej wniosków, tym konkurencja jest większa i tym trudniej ten swój... Bo pula jest taka sama, prawda? Tak, 1 000 000 zł, więc trudniej ten swój doprowadzić do szczęśliwego finału. Ale myślę, że jest duża szansa na to, żebyśmy razem z mieszkańcami za rok również podnieśli poprzeczkę. A jakie są projekty złożone w tym roku? Czego dotyczą? Jakich obszarów Kutna? Potwierdza się zasada ubiegłoroczna. Mieszkańców najbardziej interesuje ten teren, przy którym mieszkają, czyli osiedle, jakaś ulica. Często projekty dotyczą może nie tyle zakładów pracy, ile jakichś instytucji społecznych, jak szkoła na przykład. Tu pojawiają się znów projekty dotyczące szkół. Bardzo zresztą ciekawe. Jeden dotyczy
takiego wychowania w kulturze amerykańskiej, mówiąc w dużym skrócie oczywiście, w Kutnowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza. Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i całe spektrum. Oczywiście projekty artystyczne, kulturalne. Ciekawy projekt dotyczący ekologii. 100 koszy w mieście Róż, czyli ustawienie w różnych miejscach Kutna 100 nowych koszy ulicznych. No, naprawdę bardzo sztandarowy, taki bardzo specyficzny, ale myślę, że bardzo ciekawy projekt to chociażby wzniesienie pomnika doktora Antoniego Troczewskiego, prawda? Pomnik ławeczka, no ale pomnik, tak, rzeźba, pomnik. W każdym razie, a więc i taki wymiar, tak, mają te projekty. Te dotyczące osiedli, no to tutaj można przywołać projekt dotyczący tych stref fitness zewnętrznych, tak? One chyba okazały strzałem w dziesiątkę. Okresie letnim to nawet chyba kolejki były do niektórych urządzeń. Zdecydowanie. No tu działa też oczywiście efekt nowości, ale zdecydowanie tak. Widzimy, że to było bardzo potrzebne. No część z tych urządzeń ulegała awariom, ale dlatego, że była bardzo intensywnie wykorzystywana. Więc są znów strefy fitness, Łąkoszyn, okolica Alei ZHP. Ale mam też takie wrażenie, że ciągle bardzo na czasie są wszystkie idee, projekty związane z placami zabaw dla dzieci. Tego w Kutnie mam wrażenie, że bardzo potrzeba, nowoczesnych placów zabaw, bo ten temat jak bumerang powracał prawie na każdym spotkaniu. To wróćmy może do inwestycji ubiegłorocznych. Zacznijmy od placu zabaw, skoro mówimy o właśnie ogródkach jordanowskich dla dzieci. Zacznijmy od placu zabaw na Dybowie. Bardzo ciekawy projekt, dosyć specyficzny. Wszyscy wiemy, jakie jest osiedle Dybów. To jest bardzo zwarte osiedle domków jednorodzinnych. Tam się wszyscy znają. Osiedle w pewnym oddaleniu od bardziej centralnej części miasta. No i cierpiało na kilka takich braków w infrastrukturze publicznej. Między innymi właśnie ten projekt dotyczący placu zabaw na Dybowie uzyskał bardzo, bardzo wysokie poparcie. Piękny plac zabaw na Dybowie. Proszę zwrócić uwagę, jak mieszkańcy dbają również o nazewnictwo tych projektów. Tak? Nie zróbmy sobie plac zabaw na Dybowie, tylko piękny plac zabaw na Dybowie. Osoba, która wymyśliła tę nazwę, naprawdę wykazała się kreatywnością, bo to od razu już na wstępie nastraja, tak? Więc my zwracamy uwagę, prosimy mieszkańców, dbajcie o to, aby te projekty dobrze się nazywały. Dlatego, że na ulotkach, na materiałach informacyjnych pierwsze, co to pojawia się, nazwa projektu. Więc ważne, żeby w nazwie projektu było napisane, czego dotyczy i gdzie jest zlokalizowany, bo na kogóż, jak nie na sąsiadów, można w takiej sytuacji liczyć. Więc piękny plac zabaw na Dybowie z ubiegłego roku. A które projekty z ubiegłego roku uzyskały największe poparcie w głosowaniu? No, tutaj można wymienić, w zasadzie to był taki jeden, który zdominował, czyli instalacja zestawów głośnomówiących w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zresztą w tym roku, z tego co kojarzę, jest jakby drugi etap, tak? Czyli drugi projekt, wiadomo, 100 tysięcy złotych na jeden projekt, więc tych systemów nie można kupić zbyt dużo, one są dosyć drogie, więc w tym roku jest projekt na kolejną partię systemów głośnomówiących w autobusach. Ciekawe projekty z tamtego roku, no przypomnę dwa projekty w bibliotece, które z tego co wiem jeszcze się toczą, tak? Bo to były takie projekty infrastrukturalne. No, wiele, wiele ciekawych spraw dotyczących właśnie rekreacji, te strefy fitness i mamy powtórkę w tym roku, jest znów dużo wniosków dotyczących stref fitness i placów zabaw. A na jakim etapie teraz jest tegoroczna edycja kutnowskiego budżetu? Teraz jest taki czas, kiedy my mamy trochę chwili oddechu, a mieszkańcy mają miesiąc na to, żeby dbać o promocję swoich projektów. Zdradzę, że 14 listopada będzie festiwal budżetu obywatelskiego w Kutnowskiej Galerii Handlowej Markredo. Serdecznie Państwa zapraszamy na godzinę 10. Festiwal projektów Markredo Center, ale oprócz tego każdy mieszkaniec może namawiać sąsiadów, przekazywać informacje, kiedy głosowanie. A przypomnę, że głosowanie zaczyna się 23 listopada. Jak długo potrwa? Tydzień. 23 listopada potrwa tydzień. Będzie można głosować tak jak w roku ubiegłym tradycyjnie, czyli za pośrednictwem karty do głosowania i internetowo przez stronę budżetu obywatelskiego. Gdzie w takim razie można głosować?
No, w tym roku będzie również więcej miejsc do głosowania. To jest również efekt konsultacji z mieszkańcami. Będzie można głosować w Muzeum Regionalnym. Muzeum jest o tyle ważne, że jest w sercu miasta, a po drugie, co jest być może ważniejsze, jest czynne w sobotę i w niedzielę. Będzie można zagłosować tutaj, w Kutnowskim Domu Kultury, w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 6, a także w Gimnazjum nr 1 na ulicy Troczeskiego. No i właśnie w Galerii Handlowej Marcredo Center. Także miejsca są, myślę, dobre. Staraliśmy się też uniknąć tych placówek, gdzie jest jakiś projekt zgłoszony, tak, żeby tu nie było konfliktu interesu. Więc mam wrażenie, że te 6 miejsc spełni oczekiwania mieszkańców. Do KDK-u można podjechać samochodem, wysiąść, zagłosować. Naprawdę bardzo, bardzo dobra lokalizacja. Czy poza takim tradycyjnym głosowaniem można na przykład oddać swój głos, wysyłając zgłoszenie mailem? Mailem nie, ale przypomnę, że nasza strona Budżetu Obywatelskiego jest kompatybilna z całym systemem naszym zarządzania budżetem i można się tam zarejestrować, zapraszamy Państwa i oddać głos przez stronę internetową. A ile głosów łącznie w ubiegłym roku mieszkańcy oddali? Mieszkańcy oddali około 10 tysięcy głosów, ale głosowało 5100 mieszkańców około. Czyli trzeba przyjąć, że średnio każdy oddał 2 głosy, a przypomnę, że nasze zasady są takie, że każdy mieszkaniec może oddać 3 głosy. Co to oznacza? To oznacza, że niektórzy mieszkańcy głosowali tylko na jeden projekt. No ale to jest oczywiście możliwe. Po głosowaniu przyjdzie ogłoszenie wyników i tak. Do przyszłego roku już niedaleko, więc przyjdzie oczywiście do realizacji. Chcielibyśmy ogłosić wyniki w Mikołajki 6 grudnia. I co? I właśnie pewnie przed świętami albo po świętach przyjęcie budżetu miasta na nowy rok. Kto wie, być może już w marcu rozpoczniemy nowe konsultacje, wydłużając oczywiście bardzo terminy, bo już nie trzeba będzie zmieniać reguł gry, konsultować, mamy już metodę działania. I mam nadzieję, że w przyszłym roku, ponieważ terminy będą znacznie większe, to tych wniosków będzie jeszcze więcej. A w tym roku czego bym sobie życzył? No życzyłbym sobie, żeby więcej niż tych 5100 mieszkańców zagłosowało. Czyli pozostaje nam oczekiwać, jakie projekty mieszkańcy wybiorą? Tak. No jest, przypomnę Państwu, że każdy z Państwa ma 3 głosy. Można oddać jeden głos na jeden projekt, a czyli można wybrać 3 projekty. Że wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie budżetobywatelski.kutno.pl i za pośrednictwem tej witryny będzie można również głosować. No i zachęcam Państwa do zapoznania się z każdym z tych 49 projektów. Są naprawdę bardzo interesujące i bardzo różnorodne. Praktycznie w każdej dzielnicy jest jakiś projekt i również różne grupy zawodowe czy społeczne, młodzież i starsi znajdą coś dla siebie. A jeżeli ktoś z Państwa czegoś dla siebie nie znajdzie, to bardzo dobrze, bo będzie mógł już za pół roku napisać nowy projekt i zgłosić go do Budżetu Obywatelskiego. Do czego? Namawiamy oczywiście. Tak, zachęcamy Państwa i przypominam, za miesiąc, 23 listopada, rozpoczyna się głosowanie. Prosimy głosować. Dziękuję również Państwu. Przypominam, że moim Państwa gościem był dzisiaj pan dr Michał Adamski, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. Dziękuję bardzo.